Witam, z tej strony Patryk. Zapraszam do Battlefielda 4. Dzisiaj trochę odmienny odcinek, filmik, żeby to tam było. Bo porozmawiamy sobie o gadżetach i ogólnie o wyrzutniach rakiet dla technika. Jak wiemy, jest naprawdę sporo tych gadżetów tutaj, tych wyrzutni. I na pierwszy ogień zajmiemy się tą od razu pierwszą wyrzutnią, tym LAV. Mamy od początku. To jest trochę dziwne, bo dopiero później odblokowujemy RPG-a, który tutaj już zszedł na dalszy plan, ale to później porozmawiamy o nim. Ok, ta wyrzutnia ma to w sobie dobrego, że nawet nie musimy trafić dokładnie w pojazd, to pocisk sam się później nakieruje i spadnie od góry. I wtedy zadaje i tak jakieś od 20 do 25 damage'a, nie ma szans więcej na rozwalenie takiego czołgu, gdy przysługuje nam 5 naboi, 5 rakiet. Potrzebujemy wszystkie 5. Trzeba trafić wszystkie 5, a wtedy, jeśli nie jesteśmy dobrze schowani albo w budynku, czołg bez problemu nas rozwala. No, w trójce na pewno ze zwykłego RPG-a byłoby lepiej. Aczkolwiek strzelając z tej wyrzutni nawet w tył, powiem wam, że to nic nie da. Dlatego, że po prostu ona i tak uderza od góry. Więc zawsze będzie wam zadawała tyle samo obrażeń. No, to jest właśnie ta pierwsza wyrzutnia. Zrobię sobie odwrót. Tutaj jak coś to gram właśnie na trybie poligonu. To jest właśnie nowość. No, to jest ciekawe właśnie do takich testów czy czegoś. Później właśnie odblokujemy sobie RPG, które już jak się domyśl... Aha, i tamta wyrzutnia także działa z soflamem snajpera i tam jego lornetką. Okej, okay. RPG, jak wiemy, ma opad pocisku. Musimy trafić, jeśli czołg jest oczywiście, czy tam przeciwnik dalej, to wyżej, a jeśli blisko, no to centralnie. Ok, z RPG-a już możemy sobie dać większą szansę na obrażenia. Wiadomo, strzelając, to nie pokaże nam niestety, szkoda zresztą, obrażeń, bo powinno. Strzelając w gąsienicę, widzicie, od razu został unieruchomiony i wtedy nie wiem dokładnie ile mu tam zabierze to. O, jest na pasku, widzicie? Sporo nawet, z jakiejś 40% mu zabrało. O, w gąsienicy wtedy zostanie unieruchomiony, bądź oczywiście trzeba trafić w silnik. Wtedy także, widzicie, dostanie bardzo dużo obrażeń i wtedy bez problemu schodzi na 2 strzały. Oczywiście musimy trafić tutaj, nisko. Nie wiem, czy to jest tam bug, czy co, też. Nie tutaj. Nie u góry. Musicie trafić nisko, bo jeśli traficie u góry, to nic nie da i tak zabierze mu tam 20 damage'a. Bo ogólnie strzelając gdzieś w przód, czy nie w gąsienicę, a tutaj, to zadacie mu także od 20 do 25. Teraz zajmiemy się drugą wyrzutnią, którą jest SMAF. Tutaj została poddana... SMAF został poddany modyfikacji tej, że nie ma opadu pocisku, przynajmniej na dosyć średni dystans, może na daleki to tam gdzieś opadnie, ale ogólnie nie ma tego opadu, zresztą nawet to przetestuję. No, poleciał chyba prosto. No i tutaj sprawa trzyma się ta sama, co no wiadomo w RPG-u. Jeden strzał w gąsienicę, unieruchomimy czołg. Dwa strzały. Identycznie. To jest to samo co RPG, tylko moim zdaniem lepsze. Choć mało używane. No bo ponieważ nie ma, ponieważ opadł pocisku. I chyba także może działać z soflamem, jeśli się nie mylę. Chyba nawet na pewno. Ok.
Teraz zajmiemy się Javelinem. No i tutaj się naprawdę zaskoczyłem co do tego Javelina. Możemy stąd, możemy. Okej. Wiadomo. Możemy strącać tym także pojazdy latające. Oczywiście, jeśli będziemy mieli ogarniętego snajpera, co tutaj jest naprawdę rzadkością. No i tak. Nie, lepiej podejdę blisko, żeby zobaczyć od razu ile to tam damage'a. Bo gdy ja wziąłem to, gdy to odblokowałem na multi, no mówię, wezmę to przecież Javelin, to tam dużo damage'a zadawał, jeden strzał od góry, pocisk leci, wiadomo, od razu unieruchomiony. I się bardzo zdziwiłem, bo nie. Niestety. Tutaj od razu pocisk spada z góry, nie potrzebujemy pomocy Soflama, jak to było w trójce, chociaż udawało się czasami nawet bez tego, wystarczyło podciągnąć w trójce celownik i sam pocisk poleciał. Zobaczcie, jemu zadało 20 damage'a, do 25 mniej więcej. Tyle samo co RP, jakbyście trafili w przód czy w bok. To oczywiście przykre, bo powinno od razu unieruchomić. To poleciało. A, jeszcze coś, zapomniałem. Niestety musimy trzymać na celu. Także to już nie jest pocisk strzeli, zapomnij. Niestety. Tak jak czasami to namierzenie trwało dosyć długo w trójce, no tutaj jest już trochę szybsze, jak widać. Chociaż przeciwnik się nie porusza i się nie broni. No ale widzicie. Czołgu nie zdołają nawet rozwalić z tylu pocisków i zobaczcie ile ma życia jeszcze. No żeby tamten pocisk poleciał w górę, może by mi się udało, ale sami widzicie co się stało z Javelinem. Jest to broń porażka jak dla mnie. I nie radzę tego używać, ja tego w ogóle nie używam. Okej. Teraz zajmiemy się FGM 172 SRAF. Jak dla mnie najlepsza. Odblokowujemy ją chyba ostatnio, jeśli się nie mylę. I jest najlepszą wyrzutnią. Ja ją osobiście używam. Już tam mam naprawdę sporo z niej natrzaskane killi. ponieważ może działać oczywiście w współpracy ze snajperem, z Soflamem i z tą jego lornetką. I nie musimy trzymać pocisku. Jeśli snajper nam namierzy drona, my wystarczy, że go namierzymy, strzelimy, odwrócimy się, możemy sobie już przeładować i gdzieś poleci ten pocisk sam i trafi, zestrzeli tego drona. To jest oczywiście lepsze od Javelina. No, zadaje też damage'a tyle samo co RPG, SMAF czy tamte inne. Po 20 do 25. No i tak samo trzyma się tutaj. Trafimy w gąsienicę, unieruchomiony. I dwa pociski w tył. Jest po czołgu. Aczkolwiek, no wiadomo, czasami nie ma czasu, żeby obchodzić czołgi, żeby mu tylko strzelać tak w tył, jeszcze jak on jeździ, to wiadomo, wali się czasami nawet na dalekie odległości, bo ten pocisk ma tą zaletę, że można nim swobodnie sterować podczas lotu, nie? No nie trafiłem, dobra. To jest właśnie dobre. No akurat na takiego kipka, czy to tam lekki pojazd opancerzony wystarczą. Okej, okay, zostało nam oczywiście jeszcze. O, nie minę, nie minę. Stinger Igła. Oczywiście o wiele lepszy. Już wam mówię, że Stinger. No tutaj nie ma takiego czegoś, że jesteśmy u Rusków, no to nie możemy już brać Stingera, tylko Igłę. No, mamy dowolny wybór. I Stinger jest o tyle lepszy, chyba nawet później się odblokował, albo nawet wcześniej, chyba wcześniej mi się odblokował, nie wiem czemu, bo jest o wiele lepszy. Po prostu wystarczy namierzyć, przeładować sobie, nie musimy trzymać i widzicie, pocisk bez problemu trafił. Pięknie dron sobie poleciał w dół. Teraz pokażę wam, jak sytuacja ma się z igłą. Zepsuli, więc raczej nie liczcie, że ktokolwiek was na multi zabije z igły, jeśli latacie. Chyba, że jakiś desperat albo ktoś, kto naprawdę lubi tą
Igłę. Dalej, raz przy dronie. Robimy tak samo jak w Stingerze. I możemy sobie zapomnieć, że pocisk trafi sam. Niestety, trzeba trzymać. O, widzicie, nawet mam informację, że trzeba przytrzymać. O, aczkolwiek wystrzeliłem go za pierwszym razem. Nie wiem, czy on miał połowę życia, czy... Chyba, że ewentualnie Stinger jest... igła jest mocniejsza. Z tego, co by teraz wyszło. No to nie wiedziałem. Raz tylko tam miałem tą igłę, nawet też tak się zorientowałem, że trzeba kurczę trzymać. Co tam jeszcze? A, jeszcze od razu jak... Tutaj jesteśmy. Omówię tylko po prostu jeszcze palnik, no wiadomo co, palnik, no spawanie i możemy też niszczyć przeciwnika. Mina, Pepant M15, no to ta standardowa mina, co była w Battlefieldzie trójce, czy tam w Bad Company. Wystarczy położyć tam 2-3 miny, ale razem sobie dwie przy sobie już niszczą pojazd. Radzę wstawiać je przy wyjazdach na z respów wroga albo gdzieś na punktach. Najlepiej. Zresztą na miny można wszędzie stawiać, ale czasami, zazwyczaj jak stawiam, to naprawdę sporo killi może wpaść na rundę z tych samych min. Nowością jest M2 Slam. Jest to także mina, tylko po prostu możemy ją przyczepić jak C4 do jakiegoś pojazdu i po prostu strzelić wtedy z raz tego smawa, RPGa, czy co tam będziecie mieli. I wtedy pojazd od razu jest zniszczony. Robot saperski, wiadomo, działa tak samo jak w Battlefieldzie trójce. Może rozbrajać lub uzbrajać enkomy i oczywiście może naprawiać lub niszczyć wrogie pojazdy albo samych ludzi. Granaty. Nie, ja nie mam tutaj nawet chyba jeden granat. Mogę nawet tu korzystać. Odłamkowy granat to jest podstawowy. W trójce chyba jest jeden tylko granat, nawet do wyboru. No to jest właśnie ten, to jest zwykły granat. Wiadomo, wybucha tam po paru sekundach. Granat V40 Mini jest, ma po prostu mniej obrażeń, ale możemy mieć więcej tych granatów, chyba dwa. Uderzeniowy RGO też jest słabszy od M67. Aczkolwiek ja tego używam, dlatego że on wybucha, gdy dotknie jakiejś powierzchni. Wystarczy, że rzucimy w przeciwnika, po prostu ten granat, gdy dotknie go, no to od razu wybuchnie. To jest właśnie dobre. Ja nawet tak czołg raz rozwaliłem, chociaż miał naprawdę mało życia. Zapalający M34, to jest, on nic nie zadaje obrażeń. Przynajmniej mi nigdy nic nie zadał, ale potrafi skutecznie oślepić wroga, no i nawet sojuszników, bo po prostu wygląda jak napalm nagle by się wylał, tak jaskrawy. Okej, co tam mamy? Dymny, no to wiadomo, dymny, rzucać jak ten strajku. Głowy to mroczki przed oczami. Zacznie nam latać trochę kamera i tyle, nie? Wiadomo. I flara. Flara, no nie wiem. Możemy oświetlić nią jakiś tunel. No, to jest dobre. Oczywiście nie zadamy tym żadnym obrażeń, tak jak dymnym hukowym, czy ręczną flarą. No. By było chyba na tyle. O gadżetach technika, chociaż granaty to nie tylko technika, a mniejsza. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do kolejnych filmików. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Nara. Witam, z tej strony Patryk. Zapraszam do Battlefielda 4. Dzisiaj trochę odmienny odcinek, filmik, żeby to tam było, bo porozmawiamy sobie o gadżetach i ogólnie o wyrzutniach rakiet dla technika.
Jak wiemy, jest naprawdę sporo tych gadżetów tutaj, tych wyrzutni. I na pierwszy ogień zajmiemy się tą od razu pierwszą wyrzutnią, tym LAV. Mamy od początku. To jest trochę dziwne, bo dopiero później odblokowujemy RPGa, który tutaj już zszedł na dalszy plan. Ale to później porozmawiamy o nim. Ok, ta wyrzutnia ma to w sobie dobrego, że nawet nie musimy trafić dokładnie w pojazd. To pocisk sam się później nakieruje i spadnie od góry. I wtedy zadaje i tak jakieś od 20 do 25 damage'a, nie ma szans więcej na rozwalenie takiego czołgu. Gdy przysługuje nam 5 naboi, 5 rakiet, potrzebujemy wszystkie 5. Trzeba trafić wszystkie 5, a wtedy, jeśli nie jesteśmy dobrze schowani albo w budynku, czołg bez problemu nas rozwala. No, w trójce na pewno ze zwykłego RPGa byłoby lepiej. Aczkolwiek strzelając z tej wyrzutni nawet w tył, powiem wam, że to nic nie da. Dlatego, że po prostu ona i tak uderza od góry, więc zawsze będzie wam zadawała tyle samo obrażeń. No, to jest właśnie ta pierwsza wyrzutnia. Zrobię sobie odwrót. Tutaj jak coś to gram właśnie na trybie poligonu, to jest właśnie nowość. No, to jest ciekawe właśnie do takich testów czy czegoś. Później właśnie odblokujemy sobie RPG, które już jak się domyśl... Aha, i tamta wyrzutnia także działa z... soflamem snajpera i tam jego lorna. No bo ponieważ nie ma, ponieważ opadł pocisku. I chyba także może działać z soflamem, jeśli się nie mylę. Chyba nawet na pewno. Ok. Teraz zajmiemy się javelinem. No i tutaj się naprawdę zaskoczyłem co do tego javelina. Możemy stąd, możemy. Ok. Wiadomo, możemy strącać tym także pojazdy latające. Oczywiście, jeśli będziemy mieli ogarniętego snajpera, co tutaj jest naprawdę rzadkością. No i tak. Nie, lepiej podejdę blisko, żeby zobaczyć od razu, ile to tam damage'a. Bo gdy ja wziąłem to, gdy to odblokowałem na multi, no mówię, wezmę to przecież javelin, to tam dużo damage'a zadawał. Jeden strzał od góry, pocisk leci. Wiadomo, od razu unieruchomiony. I się bardzo zdziwiłem, bo nie. Niestety. Tutaj od razu pocisk spada z góry, nie potrzebujemy pomocy soflama, jak to było w trójce. Chociaż udawało się czasami nawet bez tego. Wystarczyło podciągnąć w trójce celownik i sam pocisk poleciał. Zobaczcie, jemu zadało 20 damage'a, do 25 mniej więcej. Tyle samo co RPG, byście trafili w przód czy w bok. To oczywiście przykre, bo powinno od razu unieruchomić. To poleciało. A! Jeszcze coś, zapomniałem. Niestety musimy trzymać na celu. Także to już nie jest pocisk strzeli, zapomnij. Niestety. Tak jak czasami to namierzenie trwało dosyć długo w trójce, no tutaj jest już trochę szybsze, jak widać. Chociaż przeciwnik się nie porusza i się nie broni. No, ale widzicie, czołgu nie zdołają nawet na rozwalić z tylu pocisków i zobaczcie, ile ma życia jeszcze. No, żeby tamten pocisk poleciał w górę, może by mi się udało, ale sami widzicie, co się stało z javelinem. Jest to broń porażka, jak dla mnie. I nie radzę tego używać, ja tego w ogóle nie używam. Okej. Teraz zajmiemy się FGM 172 SRAF. Jak dla mnie najlepsza, odblokowujemy ją chyba ostatnią, jeśli się nie mylę, netką. Okej, okay. RPG, jak wiemy, ma opad pocisku, musimy trafić, jeśli czołg jest oczywiście, czy tam przeciwnik dalej, to wyżej, a jeśli blisko, no to centralnie. Okej, okay, z RPG-a już możemy sobie dać większą szansę na obrażenia, wiadomo, strzelając. To nie pokaże nam niestety, szkoda zresztą, obrażeń, bo powinno. Strzelając w gąsienicę,
Widzicie? Od razu został unieruchomiony i wtedy nie wiem dokładnie ile mu tam zabierze to. O, jest na pasku. Widzicie? Sporo nawet. Z jakieś 40% mu zabrało. O, w gąsienicy wtedy zostanie unieruchomiony, bądź oczywiście trzeba trafić w silnik. Wtedy także, widzicie, dostanie bardzo dużo obrażeń i wtedy bez problemu schodzi na dwa strzały. Oczywiście musimy trafić tutaj, nisko, nie wiem czy to jest tam bug czy co, też. Nie tutaj, nie u góry. Musicie trafić nisko, bo jeśli traficie u góry, to nic nie da i tak zabierze mu tam 20 damage'a. Bo ogólnie strzelając gdzieś w przód, czy nie w gąsienicę, a tutaj, to zadacie mu także od 20 do 25. Teraz zajmiemy się drugą wyrzutnią, którą jest SMAF. Tutaj została poddana, SMAF został poddany modyfikacji tej, że nie ma opadu pocisku. Przynajmniej na dosyć średni dystans, może na daleki to tam gdzieś opadnie, ale ogólnie nie ma tego opadu, zresztą nawet to przetestuję. No, poleciał chyba prosto. No, i tutaj sprawa trzyma się ta sama, co, no wiadomo, w RPG-u. Jeden strzał w gąsienicę, unieruchomimy czołg. Dwa strzały. Identycznie. To jest to samo, co RPG, tylko moim zdaniem lepsze, choć mało używane. Jest najlepszą wyrzutnią. Ja ją osobiście używam. Już tam mam naprawdę sporo z niej natrzaskane killi. ponieważ może działać oczywiście w współpracy ze snajperem, z soflamem i z tą jego lornetką. I nie musimy trzymać pocisku. Jeśli snajper nam namierzy drona, my wystarczy go namierzymy, strzelimy, odwrócimy się, możemy sobie już przeładować i gdzieś poleci ten pocisk sam i trafi, i zestrzeli tego drona. To jest oczywiście lepsze od Javelina. No, zadaje też damage'a tyle samo co RPG, SMAF czy tamte inne. Po 20 do 25. No i tak samo trzyma się tutaj. Trafimy w gąsienicę, unieruchomiony. I dwa pociski w tył. Jest po czołu. Aczkolwiek, no wiadomo, czasami nie ma czasu, żeby obchodzić czołgi, żeby mu tylko strzelać tak w tył, jeszcze jak on jeździ, to wiadomo, wali się czasami nawet na dalekie odległości, bo ten pocisk ma tą zaletę, że można nim swobodnie sterować podczas lotu, nie? No, nie trafiłem, dobra. To jest właśnie dobre. No akurat na takiego kipka, czy to tam lekki pojazd opancerzony, wystarczą. Ba. Okej, okay, zostało nam oczywiście jeszcze. O, nie minę, nie minę. Stinger igła. Oczywiście o wiele lepszy. Już wam mówię, że Stinger. No tutaj nie ma takiego czegoś, że jesteśmy u Rusków, no to nie możemy już brać Stingera, tylko igłę. No, mamy dowolny wybór. I Stinger jest o tyle lepszy, chyba nawet później się odblokował, albo nawet wcześniej, chyba wcześniej mi się odblokował, nie wiem czemu, bo jest o wiele lepszy. Po prostu wystarczy namierzyć, przeładować sobie, nie musimy trzymać i widzicie, pocisk bez problemu trafił. Pięknie dron sobie poleciał w dół. Teraz pokażę wam, jak sytuacja ma się z igłą. Zepsuli, więc raczej nie liczcie, że ktokolwiek was na multi zabije z igły, jeśli latacie. Chyba że jakiś desperat albo ktoś, kto naprawdę lubi tą igłę. Dalej, resp się dronie. I robimy tak samo jak w Stingerze. O, i możemy sobie zapomnieć, że pocisk trafi sam. Niestety, trzeba trzymać. O, widzicie, nawet mam informację, że trzeba przytrzymać.
Aczkolwiek wystrzeliłem go za pierwszym razem. Nie wiem, czy on miał połowę życia, czy. Chyba, że ewentualnie Stinger jest. Igła jest mocniejsza. Z tego, co by teraz wyszło. No to nie wiedziałem. Raz tylko tam miałem tą igłę, nawet też tak się zorientowałem, że trzeba kurczę trzymać. Co tam jeszcze? A, jeszcze od razu jak. Tutaj jesteśmy. Omówię tylko po prostu jeszcze palnik. No wiadomo, co palnik, no spawanie i możemy też niszczyć przeciwnika. Mina Pepant M15, no to ta standardowa mina, co była w Battlefieldzie trójce, czy tam w Bad Company. Wystarczyło położyć tam 2-3 miny, ale razem sobie dwie przy sobie już niszczą pojazd, radzę wstawiać je przy wyjazdach z respów wroga albo gdzieś na punktach najlepiej. Zresztą na miny można wszędzie stawiać, ale czasami, zazwyczaj jak stawiam, to naprawdę sporo killi może wpaść na rundę z tych samych min. Nowością jest M2 Slam. Jest to także mina, tylko po prostu możemy ją przyczepić jak C4 do jakiegoś pojazdu i po prostu strzelić wtedy z raz tego smawa, RPGa, czy co tam będziecie mieli. I wtedy pojazd od razu jest zniszczony. Robot saperski, wiadomo, działa tak samo jak w Battlefieldzie trójce. Może rozbrajać lub uzbrajać enkomy. I oczywiście może naprawiać lub niszczyć.